Witam słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Subiektywnie o Polonii. Dziś naszym gościem jest nasz wieloletni piłkarz, kapitan, mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, Super Pucharu Polski, później trener czarnych koszul, Igor Gołaszewski. Cześć Igor, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie. Kanał jest o Polonii, ale zacznijmy może chwilkę wcześniej tą naszą opowieść. Porozmawiajmy chwilę o FC Piaseczno. Opowiedz kilka słów o tamtej drużynie. Kto w niej grał? Jakie były jej cele? Dlaczego doszło do fuzji z Polonią? Znaczy, no, można powiedzieć, że doświadczeni zawodnicy w niej grali. Mianowicie tam było ich kilku. Między innymi Ireneusz Calski, Jurek Zygarek, w bramce stał Włodzimierz Kwiatkowski, także ten, można powiedzieć, trzon kręgosłup drużyny był bardzo doświadczony, a wokół obudowa taka młodych, perspektywicznych zawodników, którzy chcieli się wybić, prawda? Mieliśmy bardzo dobrą drużynę, bardzo dobrą ekipę, bo można powiedzieć, że już pierwszego roku po złożeniu tego składu awansowaliśmy w tamtych czasach do drugiej ligi i z powodzeniem graliśmy w tej drugiej lidze. Zabrakło nam niewiele do tego, żeby awansować do pierwszej ligi. No ale cóż, zabrakło pieniędzy, dlatego też właściciel, pan Sylwester Cacek, postanowił wejść w fuzję z panem Wielgusem i z panem Romanowskim i stworzyć taką mocną ekipę już na bazie Polonii Warszawa. I to cały skład z Piaseczna przeszedł do Polonii, czy tylko trzon drużyny? Jak to wyglądało? Kto W zasadzie 70-75% zawodników przeszła do Polonii, a reszta zawodników rozeszła się po jakichś tam innych klubach. Swoją działkę, jak to się mówi, ze swoich zawodników dołożył pan Romanowski i pan Wielgus. Pan Wielgus, z racji tego, że był właścicielem Polonii, no to zostało tam kilku doświadczonych zawodników, którzy grali przez parę ładnych lat w Polonii. Większość swojej kariery jako piłkarz spędziłeś przy Konwiktorskiej. Opowiedz może o tym epizodzie w Śląsku Wrocław. Dlaczego na tę chwilę opuściłeś czarne koszule? To znaczy, jakoś mnie nie widziano wtedy w składzie, na siłę mnie po prostu wypychali do tego, żebym gdzieś przeszedł, gdzie skorzystałem z oferty i bardzo atrakcyjnej oferty, no bo mogę nawet powiedzieć, że podpisałem tam umowę na wypożyczenie na pół roku, a w zasadzie dostałem takie pieniądze jak tutaj w Polonii za rok, tak? Ale tylko z tego względu, że no, tak jakoś mnie nie widzieli trenerzy, prawda, wtedy w ówczesnej Polonii. No i później po tym wypożyczeniu wróciłem, można powiedzieć, już na stałe na Konwiktorską, no i już nie chciałem nigdzie odchodzić. No i nie ukrywajmy, stanowiłeś jaki filar drużyny. Były w międzyczasie też propozycje przejścia do innych drużyn, jak już wróciłeś do Polonii. Jeśli tak, to czy możesz zdradzić do których? Był ŁKS, był Lech Poznań, prawda? Do Stomilu Olsztyn chcieli mnie wtedy też wypożyczyć trenerzy. Ja powiedziałem, że nie, jednak zdecyduję się tutaj zostać w Polonii i będę walczył o swoje miejsce w składzie, prawda? Decydowało to, że te propozycje nie były atrakcyjne, czy jednak czułeś jakieś przywiązanie do tego miejsca? To znaczy, zżyłem się już, można powiedzieć, z Polonią w tamtym okresie. Też nie chciałem przeprowadzać rodziny, bo wiadomo, że to jest tak skakanie z tego, a ja jestem rodzinnym takim człowiekiem, dbam o to. No i nie zdecydowałem się, postanowiłem walczyć, pomimo to, że tam zostały mi wyliczane nazwiska, jak grają ewentualnie na moich pozycjach. Ja ze swojej strony stwierdziłem, że ja się nazywam Gołaszewski, moje nazwisko nie różni się niczym innym od pozostałych i podejmuję rękawice, będę walczył. Co wyszło mi bardzo dobrze. Nie jest to częsta taka postawa w dzisiejszym futbolu, żeby jeden zawodnik właśnie był tak związany z jednym klubem. Od czego to zależy? Dlaczego piłkarze nie mają takiego nieczułego przywiązania do klubów?
Znaczy, dla mnie nie były najważniejsze, jak to się mówi, pieniądze, było najważniejsze miejsce. Poznałem historię tego klubu. Ta historia, można powiedzieć, weszła w moje DNA. Bardzo pokochałem ten klub. Nie chciałem nigdzie z tego klubu odchodzić. Tym bardziej, że perspektywy na rozwinięcie się drużyny, tak samo jak i infrastruktury i klubu, były na przyszłość bardzo dobre w tamtych czasach, więc nie opłacało mi się nigdzie odchodzić. Chciałem tutaj walczyć. Jestem zawsze takim człowiekiem, który nie boi się podejmować wyzwań i zdecydowałem właśnie, że tu zostanę w moim kochanym klubie, co poszło mi na dobre i nie żałuję tego, że tak zrobiłem, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, miałem wiele propozycji, później przez następne lata też miałem wiele propozycji, ale zżyłem się tak z tym klubem, że w zasadzie do końca kariery w nim grałem. Przez te lata miałeś okazję pracować z wieloma trenerami, których wspominasz najlepiej i dlaczego? To znaczy, na pewno taką wielką postacią, która bardzo doświadczoną na polskim rynku, był pan Jerzy Engel, bo później w tym roku, gdzie zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, objął kadrę Polski, prawda? Tak samo mogę powiedzieć bardzo wiele dobrych słów o Wernerze Liczce, który prowadził też Polonię, chociaż już w takich bardziej niedobrych okolicznościach. Brakowało wtedy pieniędzy. Może jakby była inna sytuacja finansowa i stabilność klubu byłaby tak samo inna, bo ten człowiek mógłby coś więcej osiągnąć z tą drużyną, ale bardzo dużo nauczyłem się przy tym człowieku. No, oczywiście później już jako działacz już miałem epizody z różnymi trenerami. Jacek Zieliński jest to człowiek, którego bardzo szanuję i bardzo dobrze mi się z nim współpracowało, także dobre wyniki też osiągał, no ale czegoś brakowało zawsze tej drużynie. To już mówię o tych czasach właśnie zapanowania pana Józefa Wojciechowskiego. Cofnijmy się jednak jeszcze przed erę Józefa Wojciechowskiego do sezonu 99-2000, czyli nasz wspaniały sezon mistrzowski. Jak wspominasz to zdobycie mistrzostwa? Czuliście od początku sezonu, że jest to właśnie ta chwila, ta drużyna i ta szansa, którą należy wykorzystać? Znaczy, to było tak, że pierwszym trenerem został pan Jerzy Engel, a asystentem Dariusz Wdowczyk. To była taka mieszanka doświadczenia z młodością. Też Dariusz Wdowczyk zaszczepił w nas trochę tego futbolu angielskiego. Nie było tak na początku, że myśleliśmy o tym, że zdobędziemy Mistrzostwo Polski, prawda? Bo ta drużyna dopiero była w fazie budowy. No ale jeżeli tak ta sytuacja wyklarowała się po tej rundzie jesiennej, no to postanowiliśmy podnieść rękawice i powalczyć o to, bo mieliśmy to w zasięgu. Dobrze przygotowywaliśmy się do tej rundy wiosennej. Mieliśmy bardzo ciężki okres przygotowawczy, bo to były trzy obozy. W zasadzie 2 miesiące nas w domu nie było. No i później, jak wróciliśmy po tych wojażach po Europie, w zasadzie 9 meczów z rzędu razem z Pucharem Polski wygraliśmy, co wyklarowało nas na pozycję lidera. No i w zasadzie już do końca tej pozycji lidera nie oddaliśmy. Wiedzieliśmy, o co walczymy, jako szansa przed nami stoi, to było dla nas wydarzenie historyczne, no i osiągnęliśmy to. Jest jakiś mecz, który w tamtym sezonie zapadł ci szczególnie w pamięć? No, na pewno mecze z Legią Warszawa, prawda? No to już było na samym, można powiedzieć, końcu, no ale pierwszy mecz to było finał Pucharu Ligi, gdzie na Łazienkowskiej wygraliśmy 2-1, no i później powtórzyliśmy zwycięstwo bodajże 2-3 tygodnie później w lidze, gdzie prawie pół wieku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, to też na Łazienkowskiej, wygrywając 3-0. No, a taki przełomowy mecz i mecz taki, który naprawdę już
utwierdził w nas w to, że możemy zdobyć te mistrzostwo, to był mecz na Konwiktorskiej z Wisłą Kraków, gdzie bodajże do 90. minuty przegrywaliśmy 1-0, później słynne 8 minut wygraliśmy 2-1, no i to nas utwierdziło w tym, że możemy te mistrzostwo zgarnąć, możemy zostać mistrzem Polski. Co stanowiło według Ciebie o sile tamtej drużyny? Czy to była kwestia właśnie zgrania, kwestia trenera, czy jednak jakieś indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników? Można powiedzieć, że wszystkiego po trochu, prawda? No, mieliśmy doświadczonych zawodników takich jak Wieszczycki, jak Arek Wong, którzy już tam w kilku klubach grali. Maciek Szczęsny w bramce, prawda? No i takich zawodników, to samo co w Piasecznie, którzy chcieli coś osiągnąć. No i mieliśmy Olisa Lewy, którego szanowaliśmy, wiedzieliśmy, że to jest bardzo potrzebny człowiek do naszej ekipy, dbaliśmy o niego. No on spłacił to, bo strzelał bramki, bardzo ważne bramki. W zasadzie został wtedy gwiazdą ligi, no i trafił do reprezentacji Polski. A przy nim trzeba też wspomnieć, że no właśnie trenerzy, tak? Trenerzy zawsze nam tłumaczyli, że drużyna, cała ekipa jest bardzo ważna. Nie ma znaczenia to, czy to jest pierwsza jedenastka, czy to są zawodnicy rezerwowi, bo każdy przyjdzie taki czas, że dostanie swoją szansę i powinien ją wykorzystać. Ja właśnie w taki sposób wykorzystałem swoją szansę, bo na początku byłem zmiennikiem Mateusza Barczaka, a później po kilku meczach przekonałem do siebie trenerów, no i już byłem podstawowym zawodnikiem. Powiedz mi, czego zabrakło, aby wejść do Ligi Mistrzów? Pamiętam tamte eliminacje, było o włos. No na pewno pierwsza sprawa to doświadczenia, druga baza, a przede wszystkim swój stadion, bo jak wiadomo, wtedy swoje wszystkie mecze pucharowe rozgrywaliśmy poza Warszawą, nie graliśmy ich na swoim stadionie, graliśmy wtedy te mecze fazy Ligi Mistrzów, graliśmy w Płocku, a później w następnym roku przenieśliśmy się do Łodzi, także nie mieliśmy tej infrastruktury. A co ważne, no to te doświadczenie, no bo odpadliśmy w dwóch meczu z Panathinaikosem Ateny. Drużyna już ograna w tych pucharach, a co też później potwierdziło, trafiła do bardzo mocnej grupy, a tą grupę wygrała, tak? Także doświadczenie. Grając te mecze eliminacji w Płocku, czuliście się, jakbyście grali na wyjeździe? No na pewno ta namiastka tego, że mamy za sobą kibiców, troszeczkę pomagała, ale jednak to nie jest to samo, jeżeli się gra na własnym stadionie, na własnej boisku, na własnej murawie. Każdy może to potwierdzić. Wtedy gra się o wiele, wiele lepiej. Sądzę, że to też było w jakimś stopniu no, takim głównym czynnikiem temu, że no, nie awansowaliśmy dalej, prawda? Zabrakło nam niewiele, bo u siebie zremisowaliśmy 2-2, a tam przegraliśmy na wyjeździe 2-1, chociaż już po 30 bodajże 5 minucie graliśmy w osłabieniu w dziesiątkę, ale o dziwo zaczęliśmy grać lepiej. No i zabrakło nam niewiele. Nie wiem, jak to by było w dogrywce, bo na 2 minuty przed końcem meczu po stałym fragmencie, po rzucie rożnym, któryś z zawodników Panathinaikosu wybił piłkę na przedpole karne. Ja wtedy od razu z pierwszej piłki uderzyłem. No i zawodnik, który stał w bramce, wybił do piłkę i ona nie wpadła do bramki. Nie wiem, jakby to dalej było w dogrywce. Muszę przypomnieć, że graliśmy w osłabieniu, ale graliśmy jak równy z równym. No, ale sądzę, że to zabrakło tego doświadczenia, tak, tego cwaniactwa na boisku, bo jednak Polonia no, nie miała tego doświadczenia w tych meczach Pucharu Europy. Potem zdobyliście jeszcze Puchar Polski, no i od tego czasu Pucharu Polski było już tylko coraz gorzej. Dlaczego ta mocna drużyna z początku 2000 roku stawała się z sezonu na sezon coraz słabsza? Znaczy to już zapoczątkowało się zaraz po, można powiedzieć, po tym Mistrzostwie Polski
Zabrakło jak zwykle sponsorów, którzy by w jakiś sposób dorzucili tej krwi do tej drużyny w formie pieniędzy. Pan Romanowski już nie dawał rady i po rundzie jesiennej odszedł z naszego klubu trener Dariusz Wdowczyk. No już w następnym, można powiedzieć, w tej rundzie wiosennej, no to już zaczęli odchodzić poszczególni zawodnicy, prawda? I brakowało pieniędzy, nie było na wypłaty. Jak co pół roku już coraz gorzej było, prawda? Dlatego doszliśmy aż tam bodajże do 2004 roku. Dobrze nie pamiętam, no i klub przejął pan Raniecki, który próbował w jakiś sposób reaktywować tą drużynę, ten klub, no ale po 2 latach umarł. No i wtedy drużynę przejął pan Wojciechowski. To był rok 2006. Z Polonią właśnie jako piłkarz pożegnałeś się w 2006 roku. Miałeś wtedy 38 lat. Ciężko było opuścić K6 po tylu latach? No na pewno. Jest to wielki ból. Dla mnie w zasadzie wtedy kilka dni było takich, jakby można powiedzieć, przestał istnieć świat, prawda? I byłem troszeczkę zagubiony, bo to dla mnie była jakieś nowe doświadczenie. Po przyjeździe do klubu zostałem wezwany do panów, którzy wtedy decydowali o losach Polonii. Trenerem był świętej pamięci, no, asystentem był, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski. I zrezygnował ze mnie, prawda? Wyjechawszy za stadion, to w zasadzie przez 2 godziny tak stałem na tym już za bramą i nie wiedziałem, w którą stronę mam się skierować. Coś tak jakby mi życie troszeczkę uciekło, tych sił zabrakło, nie wiedziałem, co mam robić. No, tak bywa, no. Większość piłkarzy, tym bardziej w tym wieku, albo sami kończą, albo po prostu rezygnują z nich właściciele i ludzie, którzy zarządzają klubem, no, wolą stawiać na młodych, prawda? Ale Nie jest to... sam czułeś się na siłach jeszcze, żeby pograć chociaż sezon? No oczywiście, sezon dwa jeszcze mógłbym pograć, bo miałem bardzo dobrą wydolność. Tam wiele składowych się jakoś zebrało. To już chodziło o ostatni mecz wtedy w Ekstraklasie, w pierwszej lidze. Graliśmy już na wyjeździe i ja, takich najbardziej doświadczonych, ja, Piotrek Stokowiec i Darek Dźwigalnie, zostaliśmy powołani na ten mecz. Już wiedzieliśmy więcej, o co chodzi. Odszedłeś z klubu jako piłkarz, ale wróciłeś jako trener. Jak to się stało, że objąłeś posadę trenera? To znaczy, po powrocie do klubu Darka Wdowczyka zaproponował mi właśnie współpracę, żebym poprowadził drugą drużynę. No oczywiście ja się zgodziłem, no bo dla mnie było marzeniem, że po zakończeniu kariery, żeby pracować w strukturach Polonii. I wróciłem wtedy do Polonii, prawda? Prowadziłem drugą drużynę. Najpierw miałem młodych zawodników, a później po fuzji, jaka nastąpiła, wiadomo, jakoś Polonii nie szło w tej drugiej lidze, nie mogliśmy awansować i wtedy ta słynna fuzja z Dyskopolią Grodzisk Wielkopolski, pan Wojciechowski kupił od pana Drzymały Ekstraklasę, przeniósł ją na Konwiktorską i większość tych zawodników z tej starej Polonii trafiła właśnie do tej drugiej drużyny, prawda? Ja miałem przyjemność ich trenować, prowadzić. Po rundzie jesiennej byliśmy na pierwszym miejscu, mieliśmy bardzo dużą przewagę, no ale prezes Wojciechowski zadecydował, że wycofuje tą drużynę. No i wtedy wróciłem, dostałem propozycję, wróciłem do pierwszej drużyny jako kierownik drużyny, prawda? Także robiłem dalej to, co kochałem, to,
co lubiłem, pracowałem w klubie, w którym kochałem. A później po fuzji, po przejęciu klubu przez Ireneusza Króla, po spadku Polonii, degradacji Polonii do czwartej ligi, później zostałeś trenerem po raz drugi. Ale już pierwszej drużyny wtedy, ale już prawda? pierwszej drużyny. I Tak. jak to się stało drugi raz z kolei, że trafiłeś na ławkę trenerską? Paweł Olczak zaproponował mi przejęcie, poprowadzenie drużyny juniorów, bo nie za dobra sytuacja była w MKS-ie, prawda? Na tyle dobrze poprowadziłem tę drużynę, że w zasadzie pod koniec ligi mieliśmy szansę na to, żeby zagrać w finałach o Mistrzostwo Polski Juniorów. I wtedy pan Jerzy Piekarzewski i Paweł Olczak zaproponowali mi, żebym spróbował wybronić, obronić drużynę pierwszej drużyny, pierwszą drużynę, która no, zajmowała miejsce spadkowe, prawda? Zdecydowałem się, ale pod jednym warunkiem, że na moich zasadach nie było za dobrej atmosfery w drużynie zawodników, gro zawodników była kontuzjowana, no i tu akurat cieszę się z tego i jestem z tego dumny, że zaryzykowałem bodajże już w drugim meczu sześciu juniorów wyszło w podstawowym składzie, co o dziwo, a też byłem przekonany, że może się to sprawdzić. Zadziałało i po pierwszych pięciu meczach już było wiadomo, że jesteśmy utrzymani. Wygraliśmy cztery mecze, jeden mecz przegraliśmy u siebie, ale też pechowo już ze kandydatem, który już awansował klasę wyżej, z Radomiakiem i później zaproponowano mi, żebym w następnym sezonie poprowadził tę drużynę. Zgodziłem się. I tak bodajże przez dwa lata byłem I tam. z sukcesami, bo awansowaliśmy do drugiej ligi. Pamiętam po tym wspaniałym barażu z Górnikiem Wałbrzych. Ciężka to była batalia. No na pewno baraże, tak jak puchary, rządzą się swoimi prawami, prawda? Trzeba być tam no, przede wszystkim zdyscyplinowanym. Moja drużyna wtedy no, była bardzo zdyscyplinowana, bo graliśmy na pierwszy mecz na boisku przeciwnika, gdzie zremisowaliśmy 1-1, no i później wszystko zależało. To leżało w naszych nogach, rękach, prawda, głowach, żeby ten awans wywalczyć. No i 1-0 u siebie wygraliśmy, ale też staraliśmy się uważać, bo wiedzieliśmy, że w takich meczach jedna bramka może zadecydować. Wygraliśmy 1-0, no i ten upragniony awans wywalczyliśmy, prawda? Ten piękny sen nie trwał długo. Kolejny sezon to po ciężkim, trudnym sezonie. Spadek z powrotem do trzeciej ligi. Z perspektywy czasu, jak oceniasz ten sezon w drugiej lidze? Jakie były według ciebie powody tego, że nie udało się utrzymać ligi? Znaczy, no co, pierwsze to znowu można powiedzieć doświadczenie, tak? Bo większość zawodników nigdy jeszcze nie grała na tym poziomie. Mieliśmy tam kilku doświadczonych, którzy już wiele sezonów grali na boiskach pierwszoligowych, tak jak Piotrek Kosiorowski, ale większość zawodników dopiero, można powiedzieć, raczkowała w tym, ale główną sprawą taka, która poza kulisami, to jeszcze kibice, nikt nie wiedział, to były sprawy finansowe, bo już wtedy zaczęło się gdzieś tam źle dziać, to jeszcze nie wychodziło poza klub. Po takim meczu, gdzie przegraliśmy z Bełchatowem, miałem rozmowę wtedy z prezesem Engelem, złożyłem dymisję z funkcji pierwszego trenera. No chciałem, żeby jeżeli przyjdzie ktoś inny, może nastąpi ten wstrząs, bo wiadomo, że trener, który obejmuje drużynę,
po dotychczasowym trenerze no wiele nie może zrobić, ale w głowach zawodników wtedy następuje duża, duża zmiana. Każdy w zasadzie zaczyna startować z czystą kartą. Bardziej się może wtedy przykłada, no ale jednak to nie zadziałało. Na 11 kolejek przed końcem rozgrywek podjąłem taką decyzję, że podam się do dymisji. Miałem nadzieję, że może coś to zmieni, no ale później wszystko zaczęło wychodzić z klubu też i odszedł pan Engel. No i później zaczęły się znowu kłopoty finansowe, prawda, tego klubu. Do momentu, kiedy przyszedł obecny właściciel. Powiedz mi, bywasz na Polonii? Tak, jestem na tych meczach, których mogę, bo ja też mam swoje jakieś tam zajęcia, prowadzę własną działalność. Jeżeli tylko czas mi pozwala, no to jestem na meczu, jestem z tą drużyną. Staram się ją w jakiś sposób wspierać, przynajmniej swoją obecnością na trybunach, tak jak wszyscy kibice. No i dopinguję jej. Jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć, czym jest dla ciebie klub? To jest w zasadzie, można powiedzieć, no teraz może już nie jest tak stricte mój dom, ale do pewnego czasu no to ja tam całe dnie spędzałem, prawda? No to tak jak mój dom. Tak jak czy kibice, czy ludzie, którzy w tym klubie pracują, którzy są bardzo blisko związani z tym klubem, to jest moja rodzina, prawda? Znam tam wszystkich, wszyscy mnie znają. Także no, ciągnie człowieka do tego klubu. Nawet jeżeli nie jestem na jakimś meczu, to zawsze gdzieś tam śledzę, czy poprzez jakieś strony internetowe, czy po prostu też oglądam w internecie. Tak jak ten ostatni mecz, prawda, ze Zniszczem Trówków też oglądałem. Wykupiłem sobie transmisję i oglądałem to na wyjeździe. Tak jak wspomniałeś, obserwujesz obecną sytuację w Polonii. Wyniki nie układały się po naszej myśli. Widzisz tutaj jakąś analogię do drużyny, którą prowadziłeś w drugiej lidze? Znaczy to też ten awans nie był planowany, prawda? To wyskoczyło tak po rundzie wiosennej z zeszłego sezonu, że wyklarowała się taka sytuacja, że Polonia wyszła na pozycję lidera i w zasadzie do samego końca jej nie oddała. Gdzieś tam po tej rundzie jesiennej te drużyny, które tam marzyły o awansie, skupiły się na innych drużynach, innych klubów. Polonia tak z tego, można powiedzieć, tyłu wyskoczyła. No i w zasadzie no, już nie oddała tego miejsca pierwszego. Awans był nieplanowany, no ale teraz, jeżeli spadniemy, no to będzie jeszcze gorzej, jakbyśmy po prostu zostali w tej drugiej lidze i w tym roku awansowali, prawda? Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby jakoś reaktywować tę drużynę, bo oglądając ten ostatni mecz, wiemy, że mamy nóż na gardle, że każdy punkt, tym bardziej z takim przeciwnikiem jak Zniszcz Pruszków, no to tutaj no, graliśmy za 6 punktów, prawda? Potrzebne było to zwycięstwo na mecz, jak i z jednej strony, i z drugiej, no, stał na bardzo słabym poziomie. U nas nie było widać tej determinacji, tak jak to było w poprzednim meczu, no, a ten mecz jeszcze był ważniejszy od poprzedniego. No, teraz zostało niewiele już tych kolejek do końca i każdy mecz, to każdy 3 punkty będą na wagę złota. Już nie możemy kalkulować, liczyć na to, żeby tego meczu nie przegrać, lepiej go zremisować, bo ten 1 punkt nam już w tej sytuacji nic nie daje. Musimy iść po całą pulę. Teraz ciężki temat. Największe gromy w takiej sytuacji sypią się na trenera i sztab. W Lublinie kibice wywiesili transparent nawołujący do usunięcia szkoleniowca. Wszystko wskazuje na to, że do tego nie dojdzie i trener ma ciągle ten kredyt zaufania u właściciela. Myślisz, że jest szansa jeszcze odbudować to zaufanie trybun? Czy ta łaska fanów jest na tyle zmienna, że po serii, na przykład teraz zwycięstw, jeśli byśmy wygrali z Resowią, z Podbeskidziem i z Zagłębiem, trener znowu może zostać tym bohaterem? No na pewno, tylko tak musi się stać. Musimy wygrać te mecze, a jak sami widzimy, my remisujemy, bo bodajże to był 4. remis już z rzędu naszej drużyny, a drużyny, które
są w kręgu naszych zainteresowań bezpośrednimi rywalami o utrzymanie się w tej pierwszej lidze, wygrywają, tak? I to jest najgorsze, no bo tak jak powiedziałeś, no, przed nami te dwa najbliższe mecze, no, żeby chociaż mieć cień nadziei na to, że się utrzymamy, to musimy w tych dwóch meczach zdobyć komplet punktów, bo z kim, jak nie właśnie z Resowio, czy z Zagłębiem Sosnowiec, zdobywać ten komplet punktów, prawda? Musimy to wygrać, musimy zrobić wszystko, żeby te 6 punktów i wtedy na pewno to odświeżenie w głowach zawodników, ta wiara w to, że mogą, może przyjść, prawda? No trudno teraz jest sądzić, myśleć, dywagować, co by było lepsze dla tej drużyny. Tu już nie chodzi o kibiców. Kibice mają prawo do tego, żeby się denerwować, bo nie ma takich kibiców na tym poziomie, żeby tak na każdym meczu byli, czy to jest mecz wyjazdowy, czy u siebie, dopingowali tą drużynę. Są sercem, kochają ten klub przede wszystkim, prawda? Mają prawo być zdenerwowani, bo nie ma wyników, ale no, ja tak zrobiłem, myśląc, sądząc, że jeżeli ktoś przyjdzie nowy, no może ci zawodnicy jakoś się poderwą. Tak? Nie wiem, jaka jest sytuacja, bo ja nie jestem w szatni, tak? Nie wiem, jaka jest relacja między trenerem a zawodnikami, czy są jakieś właśnie, jak to wygląda, my tego nie wiemy, kibice też tego nie wiedzą, prawda? Ale no, wszystko jest w nogach zawodników. No, jeżeli mają zaufanie i wierzą w trenera, no to powinni pójść za tym trenerem i zacząć wygrywać, no bo tak jak powiedzieliśmy, to jest już ostatni dzwonek ku temu, żeby jeszcze utrzymać się w tej pierwszej lidze. A sądzę, że każdy z nich chyba chce, prawda? Złe wyniki i pozycja w tabeli odbijają się na pewno też na szatni, tak jak wspomniałeś. Przez te lata na boisku mierzyłeś się pewnie z takimi sytuacjami również jako piłkarz. Co jest najważniejsze w takiej chwili? Co może sprawić, żeby poderwać tą ekipę i zmotywować ją do odwrócenia tej sytuacji? Ja powiem tak. W tej sytuacji, w jakiej znalazła się drużyna, ci chłopcy nie mają już nic do stracenia. Jeżeli utrzymają się w pierwszej lidze, wtedy zostanie im to zapomniane, prawda? Tak jak wspomniałeś, zawodnicy, trener zostaną bohaterami, tak? No i muszą w to uwierzyć, że nie mają nic do stracenia, mają więcej do zyskania. Bo jeżeli spadną, to większość tych zawodników będzie pożegnać z tym klubem. Wtedy wiadomo, działacze, Piotrek Kosiorowski będzie musiał szukać świeżej krwi. Spadkowiczów już tak chętnie inne kluby nie będą brały. Także muszą sobie to wbić do głowy, że to jest jedyna szansa na ich dalszy rozwój, prawda? I utrzymanie pozycji w pierwszej lidze dla Polonii będzie dla nich awansem, prawda? Bo spadek nie będzie dla nich, nie będzie to nic dobrego dla nich. Tak jak wspomniałem, nie będą mieli lukratywnych propozycji ku temu, żeby gdzieś zmienić otoczenie, a na pewno władze klubu zrobią wtedy wszystko, żeby zmienić, żeby przyszły nowe, bardziej perspektywiczne osoby. Dlatego to jest ostatni dzwonek dla nich. Muszą oczyścić głowy, tym bardziej, że będą grali u siebie na boisku. Po prostu trzeba wydrzeć, wydrapać to drużynie przeciwnej. To zwycięstwo jest potrzebne, a jeżeli wygrają, no to już wtedy pójdą z rozmachem. I trzymamy za to kciuki, aby ta zmiana nastąpiła. Dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję do zobaczenia na trybunach przy Konwiktorskiej. Na pewno na tym najbliższym meczu będę wspierał naszą drużynę z góry. I mam nadzieję, że wygramy. Trzymam za to mocno kciuki. Słuchaczom również dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.
Cześć, cześć, cześć.